Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie wzorem wakacji lat ubiegłych będzie organizował w lipcu i sierpniu swoje regularne działania plenerowe. Objazdowy Dom Kultury będzie propozycją, która odwiedzi co drugi wtorek inną dzielnicę, żeby zaprosić do zabawy najmłodszych. Objazdowe domy kultury zawitają do różnych części miasta. Myślę, że każdy mieszkaniec Gniezna znajdzie miejsce bliskie jemu zamieszkaniu. Pierwszy zacznie się 2 lipca o godzinie 17 i będzie to Dolina Pojednania. Pierwszy z nich skupiał się będzie na ekologii, na dbaniu o świat, bo właśnie tytuł też tego naszego spektaklu będzie Dbamy o świat. Wesołe rybki Plum i Blum przeniosą nas do podwodnej krainy, pokażą razem z misiem i wiewiórem, jak dbać o planetę, jak segregować śmieci i dlaczego ważne są na przykład pszczoły w naszym życiu. Drugi spektakl odbędzie się 2 tygodnie po tym pierwszym i będzie to 16 lipca. 16 lipca spotykamy się przy ulicy Gombrowicza. Jest to dzielnica Skiereszewo, więc mieszkańcy całej ulicy Orzeszkowej i okolicznych ulic będą mogli oczywiście skorzystać. Tak samo mieszkańcy całego Gniezna. Będzie to spektakl Polinezja, podróż na Rajską Wyspę, również o godzinie 17. W tym dniu przeniosą nas pani aktorki z Teatru Kulturka na Rajską Wyspę, jak sama nazwa wskazuje. Będzie kolorowo, będzie tanecznie, będzie zdecydowanie bardzo wesoło i muzycznie. Następny spektakl odbędzie się 30 lipca. Tym razem przeniesiemy się do Parku Trzech Kultur, gdzie powita nas wraz z aktorami sam Aleksander Fredro. Z jego bajek wyjdą postacie i wspólnie będą mieli cel znalezienia urodzinowego prezentu, który gdzieś po drodze zaginął. W sierpniu zaplanowano 2 objazdowe domy kultury. 13 sierpnia na Placu Zabaw przy ulicy Armii Krajowej i 27 sierpnia na placu przy Kościele Radzyma Gaudentego na Winiarach.